We wtorkowy wieczór w Suwałkach doszło do potrącenia dwóch osób. Kierująca Volkswagenem Passatem, wykonując manewr skrętu w lewo, potrąciła na przejściu dla pieszych dwie kobiety. Jedna z kobiet pozostała z obrażeniami w szpitalu. Warto tutaj zauważyć, że miejsce było dosyć ciemne, kobiety też miały stroje w kolorach ciemnych i kierująca tłumaczyła się, że po prostu nie zauważyła tych pieszych. Nie jest oczywiście usprawiedliwienie dla kierującego każdego, ponieważ zbliżając się do przejścia dla pieszych, każdy kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że na pewno nikogo na tym przejściu nie ma. Na pieszych poruszających się po terenie zabudowanym nie ciąży obowiązek noszenia elementów odblaskowych. I choć Suwałki są stosunkowo dobrze oświetlone, to nadal są tutaj miejsca, w których po zmroku widoczność jest poważnie ograniczona. Jak piesi i kierowcy mogą ograniczyć ryzyko wypadku w mieście? Piesi też oczywiście mogliby trochę kierującym pomóc, dlatego też apeluję do Państwa o noszenie elementów odblaskowych także w mieście. Ustawodawca wprawdzie narzuca na nas ten obowiązek po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, ale tak naprawdę będziemy bardziej bezpieczni, będziemy bardziej widoczni, nosząc te elementy także w mieście. Weźmy sobie tę radę do serca, bo przecież chodzi o nasze zdrowie, a może nawet życie.